Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan z niebiosów obnażony. Drodzy mieszkańcy, wszyscy goście przybywający do naszego miasta na to piękne Morze Bałtyckie, aby świętować to ważne wydarzenie w dziejach historii zbawienia i w dziejach naszego codziennego życia ludzi dobrej woli, których każdego roku jest coraz więcej. Dobrej woli, bo Pan Bóg przyszedł do wszystkich ludzi dobrej woli i chce, aby to życie jako Syn Boży i człowiek odmienić i przemienić na życie, w którym będzie promieniowało światło Boga w ciemności naszego codziennego życia. Przed nami Wigilia Bożego Narodzenia i noc szczęśliwego rozwiązania. Boże Narodzenie, którym będziemy, sięgając w serca Jezusa Chrystusa i w serca naszych bliskich, szukać tego szczęścia, czyli codzienności, która pozwoli nam zmieniać i odkrywać głębie życia w bliskości z Bogiem. W imieniu wszystkich duszpasterzy naszego miasta, którzy służą ludowi Bożemu i mieszkańcom tej społeczności, wspólnoty i wszystkim gościom, chciałbym pochylić się w tej radości tajemnicy bożonarodzeniowej, aby trwała ona w naszych sercach nie tylko przez ten Dzień Bożego Narodzenia, drugi dzień świąt, ale by to Boże Narodzenie było każdym dniem do przyszłych świąt w roku kalendarzowym 2018, który jest przed nami w perspektywie początku, tak jak początek życia jest w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Każdy z nas ma jakieś swoje oczekiwania, swoje marzenia, swoje pragnienia od najmłodszych do najstarszych. Ci, którzy mieszkają na co dzień w tym mieście i ci, którzy przybywają, aby odpocząć w naszym mieście Świnoujściu, podziwiając i zachwycając się mieszkańcami i pięknem tego miasta. Patrzymy na tę przyczynę sprawczą tychże świąt. Widzimy te iluminacje ulic, balkonów, porządki myjących okien, nie samych przez siebie, ale przez gospodynie, które troszczą się o to, aby przygotować to wszystko, co jest zewnętrzne. Ale Pan Bóg chce, abyśmy przygotowali także i swoje wnętrze do tego, by w godnym miejscu mógł się narodzić, nie tyle szukając dzisiaj tej betlejemskiej groty czy betlejemskiej stajni, ale właśnie ludzkiego serca, bo przyszedł przecież dla człowieka. Ale kiedy staje przed nami Pan Bóg, to my stajemy też i przed Nim. On przynosi ze sobą miłość, nadzieję i wiarę. Jest to dar, który Bóg Ojciec posyła do każdego człowieka. Ale ludzie dobrej woli albo go przyjmą, albo gdzieś będą szli w tej rzeczywistości, odglądając się w prawo, w lewo, albo odkładając na następny czas. A potrzeba, byśmy pozwolili dotknąć Panu Bogu naszego wnętrza i serca, aby to serce biło rytmem Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci, Bożej sprawiedliwości. Prowadziło nas przez życzliwość do zgody, do radości, do tego, co tak bardzo patrzymy i oczekujemy w codzienności, aby tych właśnie ludzi dobrej woli, życzliwości było jak najwięcej. Tak też każdemu z osobna pragnę złożyć świąteczne życzenia bożonarodzeniowe, jak i te noworoczne. Wyruszamy do tego Betlejem, domu chleba, i z pasterzami, którzy otrzymali tę wieść przez anioła, że narodził się Mesjasz. I z mędrcami ze wschodu idziemy w tę pielgrzymkę życia, aby odnaleźć Jezusa Chrystusa. I może dostrzegamy też ich króla Heroda, który w swojej zazdrości chce zrobić wszystko, aby nie stracić swojej władzy. Ale tak też my stajmy dzisiaj w tej tajemnicy bożonarodzeniowej, aby dać Ci Panu Bogu od siebie dar wdzięczności i dar miłości, aby Chrystus mógł nas rozpoznać. Więc życzenia zawrę w słowach, aby rozpoznał nas Chrystus. Nie bójmy się i nie lękajmy, ale znakiem rozpoznawczym niech będzie po dobroci w naszych oczach i po czułości naszych rąk, po ostrożności naszych sądów i po tajemnej sympatii dla przegranych, po spokoju, z jakim walczymy i po namiętności, z jaką miłujemy, po cieple naszych słów, po cierpliwości naszych uszu na słowa,
po naszych łzach i piosenkach, naszych rannych i ranach, naszych snach i marzeniach. I na tę drogę świętowania, odpoczynku, a także budowania tej ścieżki na nowy rok 2018, który niebawem rozpoczniemy, niech nowonarodzony Chrystus, odrodzony w naszym życiu i w sercu, błogosławi i wspiera. Szczęść Boże.